Witajcie. W dzisiejszym odcinku poruszamy temat walki Artura Szpilki z Krzysztofem Zimnochem, a także przepytamy znanego z ciętego języka Artura Binkowskiego. Mateusz Borek, znany dziennikarz sportowy, specjalnie dla nas zdradził kulisy organizacji najbardziej wyczekiwanej walki bokserskiej w naszym kraju. Szpilka Zimnoch. Czy data 22 lutego to jest pewna na Polsat Boxing Night, czy to jest jeszcze nie jest zatwierdzone? Myślę, że nie jest pewne. Ja myślę, że są rozmowy promotorów ze stacją telewizyjną, natomiast no też dzisiaj jednak jesteśmy w takiej sytuacji, że obaj zawodnicy rosną sportowo, ale też rosną finansowo, że gdzieś pewnie z innego pułapu finansowego przystępowali do negocjacji kilkanaście miesięcy temu. Obaj stali się bardzo popularni. Zimno goni Szpilkę popularności i po prostu wydaje mi się, że w tej chwili mają zupełnie inne oczekiwania finansowe niż kilkanaście miesięcy temu. Ja nie znam dokładnych szczegółów, ale podejrzewam, że jest wiele walk o Mistrzostwo Świata prestiżowej organizacji za oceanem, gdzie zawodnicy boksują za mniejsze pieniądze niż ci dwaj młodzi dżentelmeni wyobrażają sobie, że są w stanie zarobić za swoje starcie podczas Polsat Boxing Night. Jest jakaś nadzieja, że polski bok będzie miał tyle pieniędzy na oprawę, co powiedzmy gale MMA, tak jak organizuje KSW, czy raczej się nie zanosi na to? A może to nie jest potrzebne galom boksu? Nie, no to jest pytanie do promotorów, bo no, boks jest jednak bardziej tradycyjny. Boks nie zawsze wymaga ścian wizyjnych i jakiejś niesamowitej oprawy. Natomiast no, dzisiaj KSW to wydaje mi się, że jest po pierwsze wspaniały projekt telewizyjny, po drugie to jest jednak dobrze zdefiniowany projekt sportowy, gdzie w zasadzie w ciągu tygodnia Maciek Kawulski, Martin Lewandowski są w stanie sprzedać czy 8, czy 10, czy 15 tysięcy biletów, nie ma to dla nich żadnego znaczenia, a gdzieś mimo wszystko no, promotorzy pięściarscy są daleko za nimi, jeśli chodzi o tę umiejętność. Chyba każdy fan boksu zna Artura Binkowskiego. Zawodnik ten pomimo porażki w walce z Krzysztofem Zimnochem na długo zapadnie w pamięci polskich kibiców. Wygrywasz jutro z Zimnochem w pięknym stylu i później chciałbyś walczyć dalej z topowymi polskimi ciężkimi? Nie, a później to będzie luźniej i nie wiem co będzie później. Później kupujemy buteleczkę z chłopakami, przyjeżdżają z Bielawy, pozdrowienia dla chłopaków. A czego? Proszę? Czego buteleczkę? Jakiś konkretniejszy trunek? Ty, bez różnicy. Już alkoholu tak dawno nie piłem, że no czas, nie? A tym bardziej, wiesz, po wygranej się należy, nie? Przynajmniej jedną buteleczkę obalić i co? I w poniedziałek, czy tam w niedzielę już nawet możemy powoli wracać do Bielawy, do babci. Później z babcią drugą buteleczkę. Babcią 65 lat, nie będzie tak. Ale będzie fajnie, także zaraz dzień po albo dwa dni po jutrzejszym dniu po gali ten wracam do Bielawy. Tu mówisz, że nie masz konkretnych planów, co będzie po walce, ale chciałem zapytać, kto jest twoim zdaniem najlepszym polskim bokserem, bez względu, obecnie walczącym dalej dzisiaj, bez względu na poziom, na kategorię? Wiadomo, Tomek Adamek. Duży respekt do Tomka. Według mnie niepotrzebnie, całkiem niepotrzebnie poszedł do ciężkiej wagi. To nie jest jego naturalna waga, wiadomo, nie? Dorosły człowiek jako mężczyzna, który walczy w półciężkiej, nie? Z tym Briggsem, te walki i inne w półciężkiej. Piękny boks tam widziałem od Adamka i nagle skacze tam no, sporo kilogramów do góry. Jak on to zrobił, nie wiem. Ale jeżeli mógł zostać tam w półciężkiej, powinien zostać na szczytku świata. Wiadomo, może pieniądz był tym motywem, dlaczego poszedł do większej, nie? Do ciężkiej wagi, ale pieniądz to nie wszystko i najważniejsze jest zdrowie, nie? Ja to wiem sam po sobie, także zdradzając wam lekką tajemnicę, tutaj walka Zimnocha rozwalę. Będzie jeszcze jedna następna walka, nie wiem z kim, nie wiem kiedy, prawdopodobnie, nie, będzie, bo się czuję, nie, czuję energię, czuję się świetnie w treningu, nie chodzi o samą walkę, nie, czuję tą energię do treningu, nie, że budzę się samego rana,
gaz dla całego, jeżeli chodzi o bieganie, o ciężary i o trening. I możemy robić wtedy, prawdopodobnie możemy robić następną walkę w ciężkiej, a później ty, jeżeli ciało mi pozwoli, zejść do cruiser, nie? Stamtąd, gdzie Adamek uciekł, żeby wejść do ciężkiej, nie rozumiem, ale ten, może ja jestem w błędzie, nie? Że chciałbym zejść do cruiser, nie? A dlaczego chciałbym zejść do cruiser, nie? Sorry, że zadaję pytania za ciebie, ale ten, bo to może być ciekawe, nie? Bo jest, ja w ciężkiej wadze, jeżeli chodzi o, bo jeżeli walczyć, to o wszystko, nie? O mistrza świata. A kto jest teraz mistrzem świata w tym, w ciężkiej? No wiadomo, Kliczkowej, przez ostatnie 100 lat, nie? Przez ostatnie 100, nie rozumiesz? I nikt nie może, nic. Sam Povetkin nie mógł go nawet dotknąć, rozumiesz? Nic. Povetkin, nie? A Povetkin jest, no dobry, ty, to jest złoty medalista, nie? Z olimpiady. I ten, no nie ma na nich. A dlaczego dla nich nie ma? Bo powinni, mi się zdaje, według mnie, stworzyć następną kategorię wagową w tym zawodowym boksie, rozumiesz? Że nie heavyweight, nie ciężka waga, tylko też super heavyweight powinni zrobić. W zasadzie, jeżeli ja jestem ciężka waga, a jestem, zawsze byłem jeden z tych mniejszych w ciężkiej, ważąc, ile ważyłem? 100 kilo? Dzisiaj setka. No. Setka. Spoko. Wydawało mi się, czuję się, że jestem poniżej setki, nie? Ale jeżeli pokazało setka, a też obuwie ściągłem i spodnie, jeżeli było setka, taki Kliczko waży, nie wiem, 125, 130, coś takiego, nie wiem, w kilo, tak? Bo około 250 funtów, nie? Tak, ale ty, nie to, że olimpijczyk, złoty medalista z olimpiady, ale no ty maszyna, wiesz, że no nie możesz wsadzić, nie byłoby fair, żeby wsadzić Mayweathera, nie, najlepszego piściarza na świecie tam w swojej kategorii, na przykład z Kliczką, nie, albo daj Mayweathera z kim, w średniej wadze, z Hopkinsem czy coś, nie. Może ciekawa walka by była, ale idź wyżej, no daj Hopkinsa i Kliczkę, nie? Daj Mayweathera i Kliczkę, no o, takie porównanie, nie? Wagowe, nie? Jeden mistrz, drugi mistrz, jeden świetny, drugi świetny. Wsadź Mayweathera do tego samego z Kliczką i zrób walkę. No i co zobaczysz? Zobaczysz, że Mayweather ucieka, główką rusza, fajnie uniki, to i tamto, a Kliczko za nim będzie szedł, jak ta linia, Maginota, nie? Nie? Francji. Będzie się nastawiał, nie? No a Mayweather mu ucieknie, nie? No to, ale taka walka, 12 rund, boks zawodowy, nie? Kliczko, a tym bardziej on jest dobry w tym, co on robi, w wysysaniu energii od przeciwnika, zanim zacznie boksować z przeciwnikiem, on najpierw wysysa energię, nie? Męczy cię i ten, no i taki Mayweather chociażby był dobry, ale bez różnicy kto, Kliczko to udowodnił, wysysa tyle energii z przeciwnika, tam do którejś rundy, do ósmej rundy, powiedzmy, że później był taki knockout, łatwo zaliczyć. Tak? I to już wszystko w dzisiejszym programie. Do zobaczenia za tydzień, życzymy udanego weekendu i samych wygranych. Cześć! In the burning heart.